Rybich rysów twarzy by jej chyba zatrzeć się nijak nie dał. Marek Urbański. Dodałbym jeszcze do tego portretu dwa elementy. Paweł Wieczorkiewicz. Piękne i bestia. Madame Pompadour, markiza, faworytka francuskiego króla Ludwika XV, organizatorka rautów i balów na dworze królewskim w Wersalu, protektorka artystów, pisarzy i filozofów. No, postać niewątpliwie wybitna, metresa Ludwika XV, w przeciwieństwie do innych metres Ludwika XV, po krótkim okresie współżycia z królem łóżkowego, współżyła z nim dość długo intelektualnie i miała, jak się powszechnie utrzymuje, ogromny wpływ na jego decyzje również polityczne, a przez to samo, głównie przez wypromowanie, jak to się dziś mówi, ministra spraw zagranicznych Choisela, wpływ na bardzo interesujący okres historii Rzeczypospolitej, mianowicie na okres Konfederacji Barskiej i lata bezpośrednio poprzedzające pierwszy rozbiór Polski. Postać rzeczywiście wybitna, mieszczanka z pochodzenia, dość typowa dla rodzącej się warstwy mieszczaństwa wczesnej burżuazji francuskiej. Jej ojciec zbankrutował z kretesem, wychowywana przez krewnych, wychowywana na kobietę do dobrego wyjścia za mąż, co też uczyniła stąd jej trzecie nazwisko, Letoile, i później metresa królewska. Patronka w okresie już niełóżkowym, powiedziałbym, sztuk. Jej Francja zawdzięcza fabrykę porcelany w Sèvres, chyba najlepszą z francuskich fabryk porcelany, przyjaciółka najwybitniejszych, najtęższych głów epoki kwitnącego oświecenia francuskiego. Dodałbym jeszcze do tego portretu dwa elementy. Może nie tylko słania sprawa polska, w ogóle polityka Choisela była wyjątkowo zręczna i bardzo inteligentna. Nie do końca może szczęśliwa, ale stworzyła podwalinę pod największy triumf Francji w XVIII wieku, wyzwolenie Stanów Zjednoczonych spod kolonialnej okupacji brytyjskiej, proklamowanie Stanów Zjednoczonych, bo to Francja zrobiła Stany Zjednoczone, to pokłosie tej polityki. Ale Marku nie powiedział rzeczy najważniejszej myśl. Przypomnijmy to Państwu, to była po prostu bardzo piękna kobieta, a niestety król... No wiedziałem, że to powie. A niestety król miał bardzo brzydką, paskudną... No rzecz. Marię Leszczyńską, no tak. Żonę, no. Czym się tłumaczyło jego rozbuchane życie seksualne w niektórych kręgach, ale właśnie wiedziałem, że to powiesz i specjalnie sięgnąłem do dostępnych mi portretów Madame. I co, masz wątpliwości? Mam spore wątpliwości. Była to kobieta piękna jak na ówczesne czasy, natomiast dzisiaj nie zrobiłaby wielkiej furory na salonie. Ale dzisiaj zupełnie inaczej by ją ubrano, inaczej by ją zrobiono i mogła... No uczesano chyba przede wszystkim. I owych rybich rysów twarzy by jej chyba zatrzeć się nijak nie dało. Myślę o nosie zwłaszcza i oczach, no, które patrzą na człowieka w sposób obrzydliwie żabi. Tego ja nie lubię. Piękne i